papież stawia zadania, ale nie dla polityków dopiero, ale dla każdego. I zaczyna od młodych. Nikt z nas nie mógł tego przewidzieć, że Ojciec Święty powie młodym nie o przyszłości, ale o teraźniejszości i przyszłości. Wtedy powiedział młodym: każdy z nas ma swoje Westerplatte. Decyzję, w której uzasadnienie, motywacja postawy jest bezapelacyjna. To trzeba, tego nie wolno. I to jest myśl nie tylko o dziś, ale o przyszłości. Mówił o decyzji każdego z osobna. Też przecież to, co jest dla nas dzisiaj przejmujące, czy w świecie, nie tylko w Polsce, politycy wiedzą, o co chodzi, co jest w ich perspektywach, czy tylko własny interes zdobycia i używania we własnych celach władzy. Patrzę na Kraków, mój Kraków, miasto mojego życia, miasto naszych dziejów, i powtarzam słowa modlitwy, która codziennie wraca na moje wargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać. Słowa wielkiego Piotra Skargi, którego szczątki doczesne spoczywają w krakowskim kościele świętego Piotra. I dalej. Dziękujemy Ci za to, że ojców naszych wyprowadzałeś z rąk ciemiężców, najeźdźców i nieprzyjaciół, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem. I teraz znowu, teraz, kiedy tyle sił potrzeba narodowi, aby zachować wolność, prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Twojego Ducha. Spraw, abyśmy co dzień stawali się zdolni własnymi rękami i społeczną solidarnością, wpatrzeni w tajemnicę Twojego krzyża, budować naszą wspólną przyszłość. Boże, niech Duch Święty zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twój lud. Niech nam pomaga zachować Twoje królestwo w życiu osobistym i rodzinnym, w życiu narodowym, społecznym, państwowym. Chroni nas przed egoizmem indywidualnym, rodzinnym, społecznym. Nie pozwól, żeby mocniejszy gardził słabszym. Broń nas przed nienawiścią i uprzedzeniem wobec ludzi innych przekonań. Naucz nas zwalczać zło, ale widzieć brata w człowieku, który źle postępuje, i nie odbierać mu prawa do nawróceń. Naucz każdego z nas dostrzegać własne winy, byśmy nie zaczynali dzieła odnowy, od wyjmowania źdźbła z oka brata. Naucz nas widzieć dobro wszędzie tam, gdzie ono jest. Natchnij nas zapałem do ochraniania go, wspierania, bronienia z odwagą. Zachowaj nas od uczestniczenia w zaklamaniu, które niszczy nasz świat. Daj odwagę życia w prawdzie. W sztuce Wojtyły, brat naszego Boga, jest ten problem rozważany.
wybucha rewolucja w Krakowie, bracia siedzą w klasztorku i jest dylemat, czy iść na ulicę pomagać biednym, bo to biedni się zbuntowali. Jest brat starszy, pytają go, czy on pójdzie walczyć o sprawiedliwość społeczną, o wolność. On mówi, nie, ja nie pójdę, bo ja wybrałem większą wolność. To jest sedno sprawy, którą czuł Jan Paweł II, jeśli chodzi o solidarność. Ta większa wolność to jest Eucharystia. Bóg daje pokój, którego świat dać nie może. Ja byłem świadkiem w Meksyku pierwszej podróży papieża, gdzie była teologia wyzwolenia. To była taka mutacja troszeczkę łączności socjalizmu z chrześcijaństwem niby. Ksiądz nie może z karabinem być. Ma iść za tymi, co walczą, żeby ich utwierdzać w poczuciu sprawiedliwości. Jak powstała Solidarność, to powstał ten sam problem jak teologii wyzwolenia. Chciał zachować zakorzenienie w Ewangelii, bo inaczej się to wykolei. No i wielokroć się wykoleiło. To się zakorzenia też i w Kościele. Jest masa katolików, którzy wyłącznie żyją agresją przeciwko komuś innemu. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Tak, wiemy. Wiedziała o tym nasza królowa Jadwiga, błogosławiona. I wiedzę tę ugruntowała w dziejach narodu, w dziejach dusz polskich. Taka była zawsze i taką pozostała wymowa Wawelskiego Krzyża. I taka jest wymowa każdego krzyża na całej ziemi, każdego krucyfiksu. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystusa. Gdziekolwiek znajduje się Twój znak, Chrystus daje świadectwo swojej Paschy, owego przejścia ze śmierci do życia i daje świadectwo miłości, która jest mocą życia, miłości, która zwycięża śmierć. Bądź pozdrowiony Krzyżu, gdziekolwiek się znajdujesz, w polach, przy drogach, na miejscach, gdzie ludzie cierpią i konają, na miejscach, gdzie pracują, kształcą się, gdzie tworzą, na każdym miejscu, na piersi każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety, chłopca czy dziewczyny, i w każdym ludzkim sercu. Tak jak w sercu Jadwigi, Pani Wawelskiej. Bądź pozdrowiony Krzyżu Chrystus. Ave Crux. To w Krzyżu jest Ci dana, o Chryste, wszelka władza. Taka władza, jakiej nikt inny nie ma w dziejach świata. To w krzyżu jest moc odkupienia człowieka, w imię której apostolowie słyszą: idźcie, nauczajcie wszystkie narody. To w krzyżu, w tym po ludzku znaku hańby, stałeś się, o Chryste, pasterzem naszych dusz i Panem dziejów. Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystus. Ave Crux.